Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale Mistrzostwa Europy się już skończyły. Ba! Ekstraklasa się już zaczęła. A skoro wróciła Ekstraklasa, to wracamy również my z przeglądem lig ujowych, czyli magazynem o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej Ekstraklasy. Sponsorem kanału Kartofiska jest LVB, legalny bukmacher, który ma promocję dla nowych graczy. Kartofiskowa koszulka za darmo. Sprawdź szczegóły w komentarzu. A w komentarzu pod filmikiem będzie również odnośnik do pewnego radosnego wydarzenia, bo tak, zaczniemy dziś od informacji radosnej. Otóż drużyna Kartofiska po 2 latach przerwy znów rusza po Puchar Polski. Znów zagramy w pucharze. No i jeśli chodzi o te radosne informacje, to by było na tyle, bo znowu mieliśmy pecha w losowaniu. No tragedia, po raz czwarty z rzędu trafiliśmy na bardzo mocny zespół, bar ulubiona ETV. No ja pierdzielę. Powoli zaczynam podejrzewać, że ktoś nam to robi na złość, że ciągle na nich trafiamy. Jakbyśmy nie mogli trafić na kogoś słabszego. A mecz odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie na boisku PKS Radość, a oprócz naszego meczu tam będzie również 8 innych. Jeszcze gorszy. Wybrzeże klatki schodowej zagra na przykład, stado szakali zagra, przepiórki zagrają, o. Więc jak ktoś lubi futbol na najniższym poziomie, to zapraszamy, damy siebie wszystko. No może nie zakończy się tak, jak zakończyło się ostatnio w drugiej lidze argentyńskiej. Mam nadzieję, że tak się nie zakończy. Tak to się może after party zakończyć, ale nie mecz, kurde, no ludzie. No ten styl argentyński to takie sobie, ja bym tam bardziej spodziewał się na tych meczach stylu brazylijskiego. O, takiego na przykład. Zawsze powtarzałem, że w Brazylii gra się gorzej niż w Polsce i mam rację, a oto kolejny dowód. Zobaczmy sobie teraz typową brazylijską szmatę. Daí a bola com justamente com a pressão do São Paulo em cima na saída de bola, os jogadores de ataque do Botafogo. No szmacisko, trzeba przyznać, pierwsza klasa. Czy takie gole padają w Ekstraklasie? Nie wiem w sumie, bo nie oglądam ostatnio. Teraz będą jeszcze większe cuda, oto gol numer 1 z pewnego meczu. A to trafienie z tego samego meczu numer 2, jeszcze tego samego zawodnika. Po meczu zawodnik przyznał, że zrobił to celowo. A dlaczego? Bo wiedział, że mecz jest ustawiony, że kumple z zespołu ustawili to spotkanie i miał być wynik 0-5. Więc on jak był na boisku, to pierdzielną samobuja, co było golem numer 6 i potem kolejnego, co było golem numer 7. Zakończyło się 0-7 i on bohatersko przeszkodził w ustawieniu wyniku. Tak się walczy z ustawianiem spotkań w Ganie. A w Ganie to w ogóle na brak oryginalnych pomysłów, nowatorskich rozwiązań nie narzekają. Zobaczmy jeszcze to zdjęcie. O. Na tym zdjęciu grupa panów wyprowadza innego pana. I na kolejnym zdjęciu jest podobnie. I o co chodzi? Że ta grupa, co wyprowadza, to są kibice jednego z zespołów, a ten pan, co był wyprowadzany, to koleś, który komentował mecz dla telewizji. No kibicom za bardzo się nie spodobało to, w jaki sposób komentował poczynania ich ulubionego zespołu, więc stwierdzili, że wypierdzielą go poza obieg. No i tak zrobili. No nudy tam na meczach raczej nie ma. Się dzieje, no raczej tam się dzieje. No na karne to chyba nawet drużyna Kartofiska mogłaby z nimi wygrać, ale żeby do tych karnych doprowadzić, to trzeba byłoby chyba wystawić jakiegoś bramkarza, co potrafi coś złapać. Na przykład takie coś. Tym już może być problem, żeby znaleźć bramkarza, który to złapie. No ja nie wiem, czy mam wśród znajomych takiego, co by to złapał. A tak w ogóle, to jak ja przeglądałem Ligę Ganijską, doniesienia z Ligi Ganijskiej, to tego gola akurat przegapiłem. Tego gola mi podesłał pan Marcin. Marcin Czarnecki, dziękuję bardzo. A jakby ktoś miał tego typu informacje, które pasują do tego wspaniałego magazynu, to też się nie krępujcie. Proszę o uprzejmy donos. O. No dobra, zostajemy w Afryce, ale teraz wędrujemy do Somalii. A jak wygląda piłka nożna w Somalii? Nieźle wygląda. No w sumie to bardzo podobne do naszej Ekstraklasy, tam też 60 tysięcy na mecz potrafi kibiców przyjść.
A tam się sezon dopiero co zakończył i dwie drużyny miały taką samą liczbę punktów. I dotychczas jak była taka sytuacja, to mistrzem Somalii zostawała drużyna, która ma lepszy bilans bramek. Ale tym razem postanowili to zmienić i zarządzili mecz o mistrzostwo. No i to nie był zwykły mecz. Zobaczmy jedyną bramkę z tego spotkania. Markan Qonaysa, Salom Qonaysa ciyaartooda warshada ayaa la sii kubada markan waqtiga oo maadaama la gaaray golki koowaad ayaa sidaa ku dhaliyeen. No i co w tym niezwykłego? No bo tylko jedna drużyna stawiła się na boisku. No, drugi zespół jak usłyszał, że mają grać dodatkowy mecz, a nie, że zostaną mistrzem, bo mają lepszy stosunek bramek, no to stwierdzili, że pierdzielą, że oni ten finał bojkotują i nie przyjechali. Tak więc zakończyło się walkowerem, ale tym, co na boisku się stawili, to sędzia pozwolił chociaż jednego gola strzelić. A w Somalii to w ogóle w tym roku zatrudnili trenera reprezentacji, a po 3 tygodniach go zwolnili. Bez żadnego meczu chyba. A dlaczego? To był pan z Maroka i okazało się, że trener z Maroka nie potrafi się zachować. Za brak kultury go wypierdolili, no. To ja nie wiem, co on musiał robić, że wypieprzyli go za brak kultury. Nie wiem, ja się na piłce nie znam, ale no nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek, gdziekolwiek wypieprzyli jakiegoś trenera za brak kultury. No kurwa, za brak kultury wypierdolić. A już się zastanawiałem, czy by trenerem nie zostać. No dobra, poważne pytanie. Kto z was stęsknił się za wyspą Guam? No wiadomo, że wszyscy się stęsknili, no ale niestety liga od 2 lat tam nie gra, no. Przez tę całą pandemię od 2 lat nie grają. Teraz dopiero ruszyła liga futsalu i wygląda obiecująco. No wiadomka, no tak się gra futsal na wyspie Guam, no. Dobra, no czekamy na start ligi właściwej, a ruszyła liga w Buchutanie. W Buchutanie mi zawsze wychodzi, Buchuta, no nie potrafię wymówić tej pieprzonej nazwy. W każdym razie ta liga też jest obiecująca dość. No, zaczęło się całkiem nieźle, a z przytupem zakończono sezon, natomiast w Mauretanii. بالمقابل شاهد معي العودة الكرة لحارس المرمى ولكن لم يحسن لترويض الكرة وبالتالي تذهب الكرة. A my bez przytupu kończymy ten wspaniały magazyn. Ja przypomnę tylko o, kurde, co tak kapie? O evencie, który już 14 i 15 sierpnia w Warszawie, mecz zespołu Kartofliska z barem ulubiona ETV i 8 innych jeszcze bardziej gównianych meczów też tam będą. Będzie też piwo, catering z dzika i takie tam atrakcje. Jak ktoś chce się spotkać, to wiecie, co macie robić. Dziękuję za uwagę. Sponsorem kanału Kartofliska jest LVB, legalny bookmacher, który ma promocję dla nowych graczy. Kartofliskowa koszulka za darmo. Sprawdź szczegóły w komentarzu.